W następnej ale degustacji. Tym razem mam miód z Polski, z miodosytni Apis. Miód pitny dwójniak staropolski 16% w kamionkowej butelce. Bardzo ładnie wygląda. No niestety więcej się nie dowiemy. Nie ma nic więcej na butelce. Etykieta taka robiona właśnie na papier czerpany, trochę podpalany. No okej, wygląda. Nic więcej tu nie pisze. Natomiast na ich stronie mówią, że dodali troszkę soku malinowego. No mogliby napisać, prawda, na etykiecie. A tak? Niestety nie. Miód wygląda bardzo ciemno. Taki rzeczywiście bursztynowy, ciemny kolor. Ładne takie alkoholowe nogi dostają. Bardzo ładnie wygląda. Aromat jest taki miodowy, lekko alkoholowy, owocowy troszeczkę. Jakby się tak troszkę bardziej wąchać, że tak powiem, to można znaleźć takie aromaty właśnie domowego soku malinowego. Z takimi lekkimi, funkowymi notkami. Lekko właśnie już przefermentowany, nie? Gdzieś coś tutaj takiego, bardzo, bardzo niewielka nutka jest. Ogólnie jest bardzo, bardzo przyjemny tutaj. Jest po prostu taki piękny, miodowy aromat z taką alkoholową nutką. Dobrze. Spróbujmy. Zobaczę sobie. O, to jest to. Taki gęściejszy jest, no w końcu to jest dwójniak. Jest słodki, ale nie za słodki. Troszkę takich alkoholowych nutek jest, ale to jest przyjemne. Jest takie ładne rozgrzewanie w gardle. Ale są też takie przyprawowe, może nawet nutki piekące jak chili, coś takiego, odrobinkę. No tu już smaku raczej tej maliny gdzieś nie odnajduje. Ale ogólnie jest bardzo przyjemny, jest takie trochę oleisty, jest naprawdę bardzo przyjemny. To jest to. Bardzo przyjemnie się pije, bardzo delikatnie. Wow. Daje naprawdę przyjemne wrażenia. Tak do popijania powolutku. Bardzo mi smakuje. No cóż, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ten miód. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuśćcie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie!